Siemano kolanowicowie, to co się stało na Wojanowicach, to ich powolny koniec, tak, no bo nie znam innego powodu, żeby Palion wybudował swój własny dom, tak, dobrze słyszycie, Palion wybudował swój własny dom, po nie wiem ilu czasu, jakichś, nie wiem, dwóch latach, trzech latach, Palion w końcu ma swoją własną chałupę, a to oznacza, że z Wojanowicami nie będzie dobrze, patrzcie, tam ten domek jest, tam on jest, ale najpierw pojedziemy do Nubka, bo ogólnie chcemy zrobić taki prezent razem z Nubkiem, złożyliśmy się naszymi pieniędzmi na to, żeby kupić tutaj, patrzcie, jakie kozackie rzeczy, patrzcie, co my mamy, patrzcie, ile fajnych rzeczy, którymi zrobimy po prostu prezent Palionowi, właśnie, te rzeczy mu damy i wykończymy mu troszeczkę ten domek od środka, więc dziś, no, będzie taki odcinek parapetówka u Paliona, normalnie, będziemy się dobrze bawić, zrobimy mu ładnie wykończenie tego domku, tak jak dokładnie chcę i zobaczymy, jak to wyjdzie, no, słuchajcie, domek Paliona jest, musicie go zaraz zobaczyć, bo jest przepiękny. Oglądajcie odcinek u Paliona, bo on tam go budował już, nie wiem, chyba z 4 godziny go budował. O nie, ja się przez to nie przedostanę przez to, dobra. Nubek! Nubek! O, to przyjechał! Nubek, przyjechałem po ciebie, żeby pojechać do Paliona, do jego nowego domu! Uwielbiam nowy dom Paliona, jestem na tak! Tak, a widzowie, jeżeli nie wiecie, to domek Paliona został zrobiony na wzór jego prawdziwego domku, więc co, jedziemy! Takie krążą legendy, ja nie wiem, czy tak wygląda. No Nubek, ty jeszcze będziesz musiał się przekonać kiedyś, jak nas odwiedzisz w realu. Spójrzcie, widzowie, spójrzcie! Ja nie mogę, jaki piękny jest, ogromny! Idealnie się wpasował w to miejsce, na którym była działeczka przeznaczona dla Paliona. Nubek, mam już wszystkie itemki, na które się składaliśmy, żeby zrobić parapetówkę Palionowi i taką imprezę powitalną. Mam nawet coś od ciebie. Co masz od ciebie? Pokaż. Puh, puh. Oj, no Nubkowe krzesło, myślisz, że on takie rzeczy będzie chciał? Co no, ty gadasz? No prezenty się przyjmuje, halo, halo, nie? No dobra, dzwonimy do niego. Jest nawet krawat dzwonek. Poprawić, tak? Krawat poprawić, okej. Okay. Co on gada? No. A nie ma wejścia. Halo, Palion! O, patrz, kuchnię tu widać. Witam serdecznie w rezydencji Palion. Dzień dobry! Palionu! Jak ja się cieszę, w końcu dom! Przyszliśmy tutaj. Och, nareszcie! Ogólnie, jak widzicie, założyłem kłódki i to są kłódki diamentowe. Uhu. Wybaczcie mi, ale no nie możecie mieć kluczy, bo boję się, że będzie jakiś złodziej jeszcze coś. Yeah. Ale wszędzie są kłódki diamentowe i dom jest zamknięty. Do mnie do włamania, tak? No to jeszcze zobaczymy. Dobra, tak czy siak, Palion. Z okazji otwarcia twojego pięknego domu przyszliśmy ci złożyć szczere gratulacje i z tego powodu mamy przygotowane rzeczy. Rzeczy, którymi będziemy mogli się obdarować. Tak. Jaż tak! Tak. Warto było budować dom. Zrobimy ci no kilka poprawimy rzeczy, które będą na pewno ładnie wyglądały. Zobacz, pierwsze co, to tutaj brakuje mniej więcej czegoś takiego. A, proszę zobaczyć. Ciuchów, no tak. Uuu, to jest jak u mnie już, no. Nubek! Przepraszam, z ciebie. Co on się Ej, czekaj, w ścianie mam. No ja nie mogę, co to się stało? Co teraz? No nic, tutaj nie mogę dać jeszcze krzesełko. Ej, nie, to nie wygląda źle tak szczerze. Ej, patrz, to wychodzi ze ściany, to kozackie. To wygląda git. Dobra, czyli mamy tutaj taki przedsionek, tutaj oczywiście zdejmujemy buty, jak zawsze, nie? U Paliona. O, krzesło! Tak. Fajne. W tym miejscu, widzę, w prawdziwym życiu u Paliona zawsze zdejmuje się buty, jak się wchodzi. Tak, tak, tak. No idzie, no idzie dobry, no. Widzowie, idziemy do kuchni tutaj. I brakowało mi tutaj już od samego początku jednej rzeczy, która w kuchni u Paliona jest. Jestem ścianą! Ej! To jest, ja nie mogę, co to jest? No, ale dziwne. Patrz, wiesz czego mi brakuje? Jak tutaj rozwalimy to coś, tylko siekierką, to w tym miejscu jest właśnie to! O, i na pięknie. Tym podgrzewamy sobie spaghetti! Spaghetti z żabki. Ale czasy! Widzowie, musi się nauczyć naszych inside joke'ów. A, no, no, to są takie śmieszki, heheszki, które u Paliona się zawsze dzieją. Dobra, oczywiście brakuje tutaj też czegoś takiego jak mikrofala. Gdzie masz mikrofalę, bo w sumie nawet nie pamiętam. Tu? Tutaj, tu obok lodówki możesz dać.
Tym miejscu zawsze kroimy, nie? Tak. A, uwaga, patrz! Tu zawsze jest czajnik. Tak. Ale pięknie. To jest jeden do jeden to. Dobra, przechodzimy. Patrz, lodówce jest normalnie, można otworzyć. Ej, serio, wow, można tutaj chować rzeczy, ale kozak. Masz pustą lodówkę? No. Nie, Nubek, musisz to załatwić potem, Tak, z McDonald'a przynieść jakieś mrożonki. Tutaj oczywiście talerze, razem z kubkami. Pięknie, ładnie, bo mówię ci, to będzie normalnie... O, tutaj kubków to ja nie widziałem, bardziej takie oszklone rzeczy. Jakie? Szklanki? Szklanki, takie. No. Szklaneczki. Dobra, no ładnie to wygląda. Słuchaj, idziemy dalej. O, w tym miejscu też można postawić. O nie, tutaj to nie pasuje. To wiesz co? To jest lewitacja, no. To w tym miejscu postawimy. I tutaj jeszcze. I pięknie. Albo wiesz co? Tutaj to, to w ogóle to by się przydało coś innego. Zegarek. O, no i do czasu. Zegar to ja mam tu. Taki zegar jakby był ścienny. Ej, tak, to też by się przydało. Dobra, taki co ogromny. Ej, ja mam taki zegar. Pa. Babcia! Babcia Hania, babcia Nubek. Dobra. Nubek, co ty robisz? Nubek, dlaczego? Leżę, secyluję. Wygodnie, nie? To ty robisz? Ciluję. Dobra, chodźmy do garażu, bo mam też rzeczy do garażu twojego. A nie, czekaj, tutaj. Do garażu. A, zamknięty. Wybacz, wybacz. A. Wszystko pod ochroną. No właśnie. Dobra, to w garażu mam ci tutaj tak do zaprezentowania. O, to są rzeczy od mechanika, ale fajne. I jeszcze mogę postawić... Cię zatankuję. O tu. O, cię nawet z kubkiem tutaj trafiło normalnie, nice. Yo, a to jest jakaś szansa na kubek? No, nie, na każdym było. Ale fajnie, ty ten garaż wyglądasz jak garaż teraz. Tutaj faktycznie. Ci dam karnistry normalnie z tym, z benzynką na dole masz. Tutaj na dole, żebyś sobie wziął. Tutaj sobie możesz robić łodzie, jakieś rzeczy, jakieś inne rzeczy. O, i mam dla ciebie jeszcze, żebyś sobie mógł sprayować więcej, proszę bardzo. Na sprayowanie auta. Możesz sobie do beczki damy, do tego, do skrzynki. O, no i git, no i pięknie. Jak fajnie, pan. Dobra, wyjeżdżam. Ej, panie, a ty masz kota, nie? Mam, no. To jeszcze pewnie masz coś takiego w garażu. Nubek, ty to musiałeś dać swoją część, co? Nubek, ja nie Nubek, mogę. Nubek. Tutaj Nubek. Kotłowni to oczywiście nie byłoby kotłowni, gdyby nie miotła. Miotła. No i to w sumie tyle, no w kotłowni, na tyle miałem pomysł. Bieda miotła, ale... No, ja muszę nagrać schowek na miotłę. I tutaj, patrz! Tutaj miejsce dla rynka! Miska, tak! Miseczka! Muszę Nelę i rynka teraz jeszcze ogarnąć, zwierzątka. No, no właśnie! Tak, nowe zwierzątka muszę, bo tamte trzy psy to ja nie wiem. Idziemy tutaj do góry, to tak, to mamy tutaj takie pokoje, tutaj jest ok. O właśnie, w tym miejscu też mi czegoś brakowało. Jest! Tego! Wanny! Upaliona tutaj. To jest coś pięknego. O, wszystko pasuje pięknie, ładnie. Tutaj... To jest coś pięknego. Co to jest? Uoli postawimy, żeby było dziewczęco bardziej, czyli u twojej siostry. Co postawić? Flamingo postawiłem. Flamingo! Flamingo! A może chcesz, żeby to był twój pokój? Który pokój? No ten tutaj. Ten będzie mój pokój? No mogę ci go dać, nie? O kurczę, jaki będę miał widoczek na jakiś, piękne Mojanowice! Jakiś film sobie zrobisz, że po prostu zrobisz. Taki gaming room, bo ja może tu zrobię gaming room. Już tu jest mało miejsca, zobaczę jeszcze. Ej, właśnie, bo ja miałem też dla ciebie mały prezencik. Żeby tutaj się ładnie wszystko też zgadzało, tak jak jest w realu. To tutaj postawiłem się, tak. I ty masz po prawej stronie komputer. O nie, teraz się przesunął, ale to już tego się nie naprawi. Ale gigacat, ile to kosztuje taki komputer? Figurki, tak, figurki. Tak, tak, figurka! Ha, tutaj muszę ci postawić więcej nawet. Nie mam ich więcej. No cóż, ale to dam ci tutaj fajne. Kubek. I oczywiście, no siedzisko musi być. No, creeper! Jak się na nim jeździ? No właśnie ono, jaki ma humor, tak jeździ. Czasem jeździ, a czasem nie jeździ. Trzeba dobrze wyczuć, nie wiem dlaczego. Dziwne krzesło. Tak, tak, dziwne. Więc z tych rzeczy, które były moimi prezentami, to na tyle. Na więcej mnie nie było stać z Nubkiem. Ale... Całe dom wyodziałeś. Jeszcze jest jedna rzecz. Jaka poga, Nubek? A, grilla! Ale ma grilla na zewnątrz. Haha, ja mam grilla! Już jest grill, zobacz Nubek, o tu! Ja nie mogę, ale jajca. Żeś nie wiedział, a tu jest na jacuzzi. Ten sam, dobra, a nie inny.
Ej, no odmiana! I po jakie steki można robić se? Nubek, wejdź do jacuzzi. Do jacuzzi! Kurde. Nie, Nubek, o dobra, z shiftem, dobrze. I już gitarka i można się iść w jacuzzi i można, co nie można. I więc zamiast... Jak u siebie. Tak, siedzimy w jacuzzi jak upaliona. A jakby była teraz zima, to te jacuzzi tak ciepło. No, też jest wtedy kozacko. Będzie zima. O, i będzie śnieg wszędzie. Jo, dobra, wychodzimy. Ciężko jest wejść. No, to parę razy musisz tak ten. Dobra, dobra, udało się. Pięknie, więc jeszcze raz gratulacje za ten domek. Zapomniałem ci jeszcze dać jednej rzeczy. Poczekaj. Musimy mieć tutaj jedną rzecz. Bo do domu? Zaraz przyjdę, muszę coś ogarnąć, jedną rzecz. Zowie, oczywiście w domu Paliona. No, Palion to jest muzyk, nie? Palion to tutaj robi nuty, więc on musi odsłuchiwać sobie nutki i dlatego tutaj mamy blok dźwiękowy z nową muzyczką. Jeszcze, o, to jest Palion USA, nawet znalazłem płytę jego, zobaczcie. Więc będziemy musieli mu koniecznie dać i teraz musi nam coś zanucić, nie? Coś musi nam na tej nucie zanucić. Lecimy w takim razie, ale powiem wam naprawdę, dom Paliona to jest po prostu, no, niesamowita rzecz. No, naprawdę, tutaj będzie tyle fajnych odcinków, dlatego subskrybujcie koniecznie kanał, bo szykuje się dużo fajnych rzeczy. Dobra, Palion, jestem! Jestem. Skaczemy na basenie. Łódźcie, kręcę domek! Ej, właśnie, bo ja mam pytanie, czy da się skoczyć z tej trampoliny na mój dach? Dobra, czyli już challenge się zaczynają w takim razie w domu Paliona. Nie, dobra, ja to przemieniam, ja muszę to o jeden blok wyżej jest, dać. Jest. Ej, da się! Ej, że Nubek dał radę? Nubek, co jest? Ja jestem kokseją, aby nie. Czeka, ja wiem, jak on to zrobił. O? Tak, wiem. Musisz troszkę do tyłu i rozpędzić się od razu jakby. Oooo! O, widzisz? Jo, da się na dach iść! Jaki kozak! Żarty. Naprawdę. Przez okno. Ej, tak, przez okno się wkradamy! Włamanie przez okno to nie brzmi za dobrze. Kradam się do Paliona o 3 w nocy. Dobra, to już będzie na pewno takie. Zawsze chciałem skoczyć do mojego basenu z dachu. Dawaj, testujesz to. Czekaj, to trzeba zrobić. To trzeba tam wejść, nie? Jak się uda tutaj, to w prawdziwym życiu też. A właśnie, można tu z góry wejść, faktycznie, masz rację. I patrz teraz to, dawaj Palion, skacz! Idę. Muszę, lecisz. Muszę, nie, muszę. Musisz. Dobra. O, ale stres. Kiedyś muszę to zrobić u siebie. Ej, to nie... Tak szczerze, normalnie jakbym skoczył u siebie, to bym się pewnie połamał na tych kafelkach, nie? Ale tak jest elegancko. Haha, Nubek skoczył też. Ale na bombę. Dawajcie do mnie, ja Palion mam jeszcze jedną rzecz dla ciebie w takim razie. Jeszcze jedną? No, no, przeszykowałem nie tutaj mogę. No bo ty jesteś muzykiem, nie? No to trzeba tutaj muzycznie musi być w twoim pokoju. Gitarę, może coś na gitarę. No co to było, Nubek? Nie pykło, nie Nubek, pykło. Nubek, dobra. Zapraszamy. Yes. Dobra. Idę domem. Dawaj. Do góry, bo nadal nie wbiłeś, lol. Paliano. Jestem. To dawaj na górę do swojego pokoju i tutaj ci dam jeszcze jedną rzecz. Proszę dobra. Bardzo. A ty pyk. Zgubiłeś się w swoim domu? Plecy. A tu, dobra. To duży jest. Tada! I patrz co mam. Jaką płytę. Jaka płyta to? Alien USA. To jest płyta. To nie działa? To był blok do DJ-owania, a nie do grania. Do DJ-ka, ale DJ-ka też się przyda. DJ-ka, dobra, to będzie DJ-ka, ale to w takim razie my za DJ-ujemy ci, a ty musisz teraz zanucić jakąś nutę. Dawaj. Dobra. 3, 4, Nubek, nawalaj! Nawalamy! Pokaż teraz swoje kły! Chcieli mi sprowadzić już na ziemię, ale nic z tego nie wyszło. Dalej spełnia sny, dobra. Nie chcieliby mnie pobić na drugi brawo bić. Dlatego, że mi pykło! Co to jest za syf? Chwileczkę, dobra, mam nowa nuta Paliona! Może dajmy mu inne zabawki, może niech się pobawi. Nubek, takie śmieszne? To, chyba no, dla ciebie, Nubek, jak będziesz miał swój własny pokój opaliony. Tak, Nubek, ja ci może dam twój pokój, okej? Okay? A wy nie lubicie się bawić zabawkami? Ojciec ma pokój tutaj, on sobie tu coś zrobi, a ty masz pokój tutaj. Tu? Hej. To jest kibel. Skibidi toilet masz, Nubek. Nie, no wiesz co, tu możesz sobie zrobić pokój. Nie, on będzie miał najlepszy, to jest siłownia. Ej, to jest najlepszy widok, ty. No to co? Najlepszy, no to pyk. Takie pane to ja jest. Nie wiem. Ej, mogę. Jeszcze nowa płyta. Mogę cię zamieszkać. O. Ale mocarnie.
Dobra, to wychodzimy Nowek już z tego domu, bo tu damy Spalionowi spokój tutaj trochę, zapraszam, nie? Zapraszam serdecznie, ogólnie zawsze drzwi są otwarte, prawie zawsze. A, ale kozacko. Dobra, fajnie było, nie? Fajny domek ma Palion, co? Podobało mi się, trzeba tutaj na pewno zrobić więcej odcinków. A, ja wiem, co trzeba było tutaj zrobić, wiesz co? Co? Tajną bazę Paliona pod domem! Oh my god, to będzie za mocne! O, musimy to zrobić! A to nie będzie trochę nielegalne? To będzie bardzo nielegalne, dlatego widzowie, dajcie subskrypcję, ale tak po cichu. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.